Jeden z 23 parków narodowych w Polsce i jeden z dwóch na Kaszubach. Jego charakterystycznymi elementami są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, ale przede wszystkim ruchome wydmy. Witamy w Słowińskim Parku Narodowym. Wyróżnikiem i głównym obiektem zainteresowania ciągle jeszcze są wydmy, ale widzimy już zmieniające się tendencje w turystyce. I coraz więcej osób zainteresowanych faktycznymi zjawiskami przyrodniczymi innymi. Często przyjeżdżają nas ornitolodzy z całego świata. Coraz częściej również widzimy ludzi, których fascynuje po prostu chodzenie po parku. Dla laika wydma to jest po prostu góra piasku. Czym wydma jest dla przyrodnika? Wydma ma kilka postaci. Pierwszą fazą jest ta wydma wędrująca, ten piasek przemieszczający się siłami wiatru. Drugą fazą jest wydma biała, która już się powolutku stabilizuje, pojawiają się na niej pierwsze roślinki. Trzecią fazą jest wydma szara, kiedy te roślinki już się zaczynają rozkładać i pojawia się pierwszy humusik, tak? Czyli pierwsze pożywienie dla kolejnych roślin. I na końcu pojawiają się na takiej wydmie szarej drzewa i wtedy powstaje nadmorski bór barzynowy, który też jest naszym wyróżnikiem. Ten proces wydmowy, on jest cały czas, tak? Czyli to, że pojawia się las w danym miejscu, to nie znaczy, że to jest trwały stan. Czasami po kilku, a czasami po kilkudziesięciu, a nawet po kilkuset latach jest ponownie uruchamiany. Na przykład może się zdarzyć tak, że jest silny wiatr, który wywala drzewa, tak? Znowu uruchamia się proces wędrówki wydm i znowu te kolejne fazy muszą po sobie nastąpić, żeby pojawił się w tym miejscu znowu las. Łącka Góra to najwyższa wydma w Słowińskim Parku Narodowym. Wznosi się na wysokość 42 metrów nad poziomem morza i rocznie przemieszcza się w tempie od 3,5 do 10 metrów. Słowiński Park Narodowy to nie tylko wydmy, to także te zagłębienia międzywydmowe, tereny podmokłe, nieco bagienne. Co tam mogą znaleźć miłośnicy przyrody? Zagłębienia międzywydmowe tworzą się na skutek odwiewania wydmy do poziomu wodonośnego. I tam, ku zdziwieniu wszystkich, pojawiają się rośliny kojarzone generalnie z torfowiskami, między innymi rosiczkę. W 1977 roku Słowiński Park Narodowy został włączony przez UNESCO do sieci światowych rezerwatów biosfery, a w 1995 roku wpisany na listę terenów chronionych o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym. Są to naprawdę przepiękne lasy, charakterystyczne tylko dla tego Pomorza. U nas one są szczególnie malownicze, ponieważ targane wiatrem sosny mają bardzo specyficzny pokrój. Sosny, które gdzie indziej osiągają wielkie rozmiary. Tutaj mają powyżej 100 lat, a są maleńkie, drobniutkie, chudziutkie, tak? I właśnie takie mocno powyginane, bardzo malownicze. W Słowińskim Parku Narodowym często idzie się pod górę, jak choćby na wznoszącą się 115 metrów nad poziom morza świętą górę Słowińców Rowokół. W średniowieczu miejsce kultu maryjnego. Z Rowokołem związane są liczne mity i legendy o zatopionych dzwonach, przerzucanych głazach oraz skarbach. W znakomitej większości zostały te legendy przywiezione przez niemieckich osadników. Dzisiaj Rowokół jest świetnym punktem widokowym, z którego widok roztacza się na cały Słowiński Park Narodowy.
Warto wspomnieć, że nazwa Rowoku pochodzi z języka skandynawskiego i oznacza okrągły, kolisty szczyt. Staronordyckie słowo kula oznacza wzgórze. Gardno i Łebsko. Oba te jeziora znajdują się w puli 10 największych jezior w Polsce. Jezioro Łebsko powstało w ten sposób, że odcięta została zatoka morska, czyli dawniej było to morze. Natomiast jezioro Gardno powstało w miejscu wytopienia się lodowca, tak? Pojawiło się torfowicho i na skutek przelania się morza, najprawdopodobniej w wyniku zjawiska podobnego do tsunami, powstało słonawe jezioro Gardno. Ono jest zasilane rzeką Pawą, tak więc jakby ten dopływ z morza ciągle wody słonej następuje w okresach sztormowych i utrzymuje się to lekkie zasolenie tego jeziora. Tak samo jest w przypadku jeziora Łebsko, z tym, że jezioro Łebsko ma to zasolenie nieco wyższe. Oba te jeziora są jeziorami bardzo płytkimi, o bardzo krótkiej fali, bardzo niebezpiecznymi. Część tych jezior dopuszczona jest, jak Państwo zajrzą na naszą stronę internetową, część z tych jezior jest dopuszczona do rekreacji, do uprawiania sportów wodnych, ale trzeba zawsze pamiętać, że na tych jeziorach pogoda zmienia się bardzo szybko i że krótka, wysoka fala może nas po prostu utopić, pomimo tego, że tak powiem, jeziora mają głębokość 2 metrów na przykład, a najgłębsze miejsce 6 metrów. Oprócz flory, także fauna, bo na razie mówiliśmy cały czas o florze. Jakie jest bogactwo fauny na terenie Słowińskiego Parku Narodowego? No ponad 200 gatunków ptaków, to przede wszystkim, bo z tego słyniemy. Oczywiście przepiękne jelenie. To jest coś, co nas wyróżnia. Można spotkać na trasie? Można spotkać na trasie. Polecam wędrówki o wschodzie i o zachodzie słońca. Również na łąkach nad jeziorem Gardno, Łebsko. Zobaczymy chwary jeleni, ale usłyszymy grające byki we wrześniu. Naprawdę polecam, jest to nieprawdopodobne. Podczas wędrówki po Słowińskim Parku Narodowym nie możemy ominąć Czołpina i znajdującej się tam latarni morskiej. Obiekt został wybudowany w 1875 roku, a najciekawsze w nim jest to, że wzniesiono go na szczycie wydmy. To była wysoka widma, 15 metrów wyższa, 65 metrów miała i została ta widma zniwelowana i dopiero w ten czas na tym tego terenie była budowana latarnia. Z tym, ze względu na to, że teren był niedostępny w koło, materiał był zwożony barkami do morzem i pomost pobudowany ponad kilometr, dzięki któremu materiał był ściągany tu na tą wydmę. Na początku to były duże lampy, które zużywały w ciągu roku nawet 4 ton oleju rzepakowego lub innego tam oleju, a następnie w 1920 latach podłączono prąd elektryczny. Dodatkowo zamontowano w ten czas pryzmaty, soczewka, która ma wysokość prawie 3 metry z pryzmatów, 2 tony tam jest kryształu. Każda latarnia ma swoją charakterystykę światła. Jaka jest charakterystyka światła z Czołpina? No ja aktualnie to jest 3 sekundy świeci, sekunda przerwa, sekunda świeci, sekunda przerwy. Mój ojciec na tej latarni podjął pracę w 1948 roku i pracował do 1964 roku tutaj w Czołpinie.
Stała się to miejscowość w tej chwili atrakcyjnie turystyczna i jest odwiedzana przez masę ludzi. Jak my żeśmy tutaj mieszkali, to w tym czasie tutaj, można powiedzieć, psy szczekały, bo tutaj nikt nie przychodził. To było od ludzi. Latarnie dalej pełnią swoje funkcje, ale już nie są podstawą nawigacji. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Co prawda są na latarniach zamontowane nowe urządzenia elektroniczne, ale jeśli chodzi o samo światło, to już nie jest takie niezbędne jak kiedyś. Stowarzyszenie Pro Mare Baltico dzięki umożliwieniu nam korzystania z obiektów latarni morskich przez Urząd Morski prowadzimy ruch turystyczny w 5 latarniach. Od wschodu, zaczynając od miejscowości, w której się znajdujemy, czyli od Czołpina, kończywszy na zachodzie w latarni morskiej w Gąskach. Jest spora rzesza ludzi, którzy chcą odwiedzić nasze obiekty. Zapraszamy wszystkich również do odwiedzenia naszych obiektów w dniu 20 sierpnia, kiedy to będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich. Będzie to tak zwana Noc Latarń Morskich. Przygotujemy dla Państwa wówczas bezpłatny dostęp do naszych latarni, bezpłatne wejście. Czy zdarzają się jeszcze takie osoby, które przyjechały tutaj, nie wiem, przez pomyłkę, które chcą sobie odpocząć na plaży, w ścisku, pójść na dyskotekę i nie wiadomo skąd nagle wzięły się w Słowińskim Parku Narodowym? O takich osobach możemy mówić, że tak powiem, od strony Łeby i od strony Rowów. Są to najczęściej turyści, którzy nie przyjeżdżają z myślą o tym, że jadą w okolice Słowińskiego Parku Narodowego, ale z myślą o takim wypoczynku właśnie, nazwijmy to, biernym. W dni pochmurne, kiedy szukają innych atrakcji, tak pojawiają się w Parku Narodowym, no i wtedy zaczyna się kłopot, bo często nie są te osoby przygotowane do wędrówki u parku. Ponieważ tak samo jak w górach, tak ten park wymaga odpowiedniego stroju, odpowiedniego przygotowania. Trzeba pamiętać o tym, że wychodząc nawet my trzeba mieć dobrą kondycję, że zdarzają nam się bardzo często przypadki, szczególnie na początku sezonu, kiedy turysta jest nieprzygotowany jakby do wędrówek, omdlenia, zasłabnięcia, a nawet śmierci. Dlatego, że na wydmie zupełnie inaczej oddziałuje na nas słońce. I właściwie musimy być tak przygotowani, jak na wyjście na pustynię. Powinniśmy mieć nakrycie głowy, powinniśmy być w odzieniu, że tak powiem, przykrywającym ciało, oddychającym. Na pewno musimy pamiętać o wodzie, bo to jest długa wędrówka. Wędrówka przez wydmę szlakami, zarówno w Czołpinie, jak i w Łebie, jest kilkugodzinną wędrówką. I trzeba mieć tego pełną świadomość. Także oczywiście zachęcamy wszystkich, bo dla nas równie cennym jest ten odbiorca, który jest przypadkowo w parku, a który chce się zapoznać z przyrodą tego parku, jak i ten, który przyjeżdża tu świadomie. Natomiast bardzo ostrzegamy, żeby po prostu nie ignorować potęgi przyrody. Ranga tego terenu wzrasta z roku na rok, bo również w ramach HELCOM-u, czyli ochrony obszarów morskich, jesteśmy uznani za obszar ważny na mapie Bałtyku. Od 2004 roku park chroni również 11 tysięcy hektarów Morza Bałtyckiego. Przyroda tego parku została uznana za wyjątkowe zjawisko w skali świata, które jest dziedzictwem kultury świata.